Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was wywiad z Mateuszem. Mateusz zaraz powie, kim dokładnie jest i co sobie reprezentuje. I porozmawiamy sobie, jak widzicie po tytule, o Killteamie. O Killteamie na świecie, o Killteamie w Polsce, o Killteamie w Łodzi i o potencjalnych planach i planach w ogóle Dropzone'a na Killteam w Polsce. Cześć. Cześć. No, co sobą reprezentuje? Tutaj mogą być bardzo mieszane opinie. No ale tak, zaczniemy chyba od tego, że właśnie jestem z Dropzone'a, jak wspomniałeś. To jest taka organizacja, która kieruje tym rozwojem Killteama w Polsce, która organizuje największe turnieje, Mistrzostwa Polski, a teraz także zarządza reprezentacją na WTC, do czego potem pewnie dojdziemy. No ja jestem obecnym mistrzem Polski, drużynowym mistrzem Polski, reprezentowałem Polskę w Stanach Zjednoczonych na ostatnich mistrzostwach razem z Kamilem. Udało nam się we dwóch zdobyć drużynowe wicemistrzostwo świata, mimo że nas było, tak jak powiedziałem, tylko dwóch. Amerykanie mieli mniej więcej tej wielkości gula, bo ich tam było chyba z 20 i byli za nami. Cystę musieli wyciąć później. To zbiorowo, a przy ich systemie ubezpieczeń to nie była tania rzecz. No i generalnie na chwilę obecną jeszcze jestem selekcjonerem reprezentacji do WTC, do czego sobie też potem pewnie dojdziemy, z czym właściwie wiąże się ta rola, ponieważ ona nie jest taka oczywista. Selekcjonerem to jest bardzo duże słowo, że wybieram sobie, okej, to ten miś pojedzie, ten miś nie pojedzie, tylko u nas raczej to jest troszeczkę coś innego, bardziej taki mechanizm zabezpieczający, ponieważ przed niektórymi ludźmi uważam, że należy scenę światową bronić, ale do tego też dojdziemy, i przede wszystkim nasz polski PR. Bronić, ponieważ mamy jako polskie środowisko Killteama bardzo dobre opinie, jako takie bardzo zdrowe środowisko, i nie chciałbym tego popsuć, bo bardzo ciężko... W sensie, na świecie jest bardzo dobra opinia o nas, tak? Jeśli chodzi o środowisko Killteamowe polskie, tak. Mamy... Nasze polskie przywary są słynne też, ale na przykład mamy reputację tych, którzy absolutnie nie wałują. Okay. Nawet sędziowie mówią, że jeżeli jest gracz z Polski i jest wzywany do stołu sędzia, to na 99% rację ma Polak, po prostu. Ale sposób, w jaki to komunikuje, już jest dyskusyjny. Nie, że jest obraźliwy, tylko my jesteśmy tacy bardzo cold. Tak? My po prostu mówimy, nie możesz tego zrobić, bo to. Koniec komunikatu. A tam, powiedzmy, Brytyjczyk z drugiej strony czeka na typową brytyjską kanapkę, czyli najpierw coś miłego, potem prawdziwy feedback i znowu coś miłego na osłodę na koniec, a Polak mówi, nie. Koniec komunikatu, ale poza tym jesteśmy naprawdę lubiani, szanowani i to jest fajne, nie chcielibyśmy, żeby było inaczej. W Polsce zresztą te środowiska gamingowe też są porównywalne między sobą, tak? Że powiedzmy mamy tam środowisko 40, AOS-a, nasze, no i nasze ma generalnie tą reputację, że u nas niektóre rzeczy nie przechodzą, że jest plus minus kulturka. No, do czego też mogły być mieszane opinie względem tego, szczególnie jeżeli ktoś był z nami na afterach albo beforach, co się tam dzieje, ale to jest inna rzecz, tak? Od Bloodbowlowców jesteśmy jeszcze bardzo daleko, o, jeżeli chodzi o ekscesy. Choć community Bloodbowl jest spoko akurat. Ja pamiętam, w Łodzi był jakiś czas temu, w takim już nieistniejącym miejscu był turniej Bloodbowla, chyba właśnie też jakieś Mistrzostwa Polski, i zabrakło ogrzewania w lokalu. I podobnież, nie było mnie tam, więc nie wiem, ale słyszałem, że podobnież organizator postawił kilka flaszek i powiedział, że rozgrzejcie się, no i się chłopaki rozgrzali. To akurat ja myślę, że te flaszki były jeszcze dużo wcześniej, zanim ogrzewanie wysiadło. No i blabowlowo bardzo. Dokładnie. No dobrze, więc to jesteś ty, to jest twoje jakieś tam osiągnięcia, które udało ci się i rolę, jaką spełniasz. No dobrze, Atlanta, opowiedz coś o tym, co tam się działo, poza tym, że, tak jak mówisz, zajęliście drugie miejsce, tak? Jeszcze dobrze. Drużynowo, tak. Jamikowi udało się wejść wyżej ode mnie, bo wszedł do top bracketu. Potem, jeżeli chodzi o... Co to znaczy do top bracketu? Było odcięcie po dwóch dniach dla top 8 graczy, gdzie o włos się nie zakwalifikowałem. Złapał mnie jetlag, po prostu popełnił jeden błąd, mea culpa. Bo tak to bym sobie wszedł na luzie, ale no zrobiłem, co zrobiłem, nieważne. I potem było ten bottom bracket, best of the rest, gdzie tam tak naprawdę to był chyba jedyny, i Jamik udzielił tego samego feedbacku, że to był jedyny turniej w naszej karierze, gdzie dosłownie nie masz ani jednego gracza, z którym grasz spokojnie, bo faktycznie tam było czuć, że tam nie było ludzi z przypadku. Przynajmniej wszyscy, my na nich nie trafiliśmy. Wszyscy wiedzieli, co robią. Strasznie było. Zresztą o formule turnieju zaraz też pogadamy, ale no, każdy mecz to było wyzwanie.
No i ten drugi braket wygrałem, więc i potem po odcięciu, znaczy przywróceniu tych braketów za ogólną liczbę zdobytych punktów, jeszcze byłem drugi na całym turnieju, więc zdobyłem parę tych medali. A Dżemik był? A Dżemik był finalnie chyba szósty. Mhm. Szósty albo piąty. Dżemik, popraw mnie w komentarzu, nie chcę cię disować. Ale wszedł bardzo wysoko, więc bardzo byliśmy z niego dumni. Obydwaj daliśmy mocno radę, tak jak mówię, jeszcze to drużynowe wicemistrzostwo. I tylko we dwóch reprezentantów to było coś, naprawdę. No, nieźle. To było coś. Nieźle, tyle byliśmy punktów mega zadowoleni, wróciliśmy mega dumni, zresztą community bardzo nam kibicowało i fajnie wyszło. Mhm. No, ale sam turniej, tak? No, sam turniej. Co tam się wydarzyło? Znaczy, ja się śmieję, że po tym jak, bo ponieważ po całym turnieju wysyłali do nas formę z feedbackiem, żebyśmy udzielili tego feedbacku, to ona nie była anonimowa, więc ja się śmieję, że już mnie nigdy tam nie wpuszczą, że nie mam nawet co jechać po jakieś złote bilety, ponieważ no, udzieliłem typowo polskiego feedbacku, czyli napisałem prawdę. I można to podsumować generalnie zdaniem, które bardzo często słyszałem od ludzi w ogóle z różnych części świata, od Australijczyków, od nas, od Francuzów, nieważne, że oni się naprawdę dobrze bawili mimo tego całego eventu. To trzeba umieć. To trzeba umieć z tym budżetem, taka mała indie company jak Games Workshop. No, myślę, że przy tej wielkości eventu to był jeden z najgorszych turniejów, na jakich byłem w życiu. Właściwie, jeżeli chodzi o poziom organizacji, ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Pamiętam, jak przyjechaliśmy z Dżemikiem, się zjawiliśmy w tym... On się zjawił jeszcze później, w ogóle w nocy, bo miał tam jeszcze trudności na lotniskach, nieważne. Ja się zjawiłem chyba około 22 w Hiacie, gdzie odbywał się ten turniej, w Atlancie. Zszedłem na salę turniejową i jak zobaczyłem, jak poustawiali tereny do Kill Teama, to w tym momencie pamiętam, że wyciągnąłem telefon i do kumpla z Hiszpanii, który już był, był wcześniej tego dnia, napisałem, że to jest moment, w którym przestałem ten turniej traktować poważnie. Na co on mi napisał tylko, jep. No, znaczy co, nie poustawiali ich wedle... Nie mają w ogóle zielonego pojęcia, jak ustawiać tereny do tej gry, żeby to działało. I ja powiedziałem, jak zobaczyłem te tereny, że dobra, to top 8 na tym turnieju, to minimum połowa to będą orkowi komandosi, Chaos Kulty i prawdopodobnie Poxwalkerzy, jeżeli jacyś będą, bo nawet nie sprawdzałem, kto jest. Top 8 po dwóch dniach, trzech orków, dwa Chaos Kulty, Poxwalkerzy. No bo po prostu, a ty czym grałeś? Ja grałem agentami Inkwizycji, którzy mieli strasznie pod górę na tych terenach, no ale i tak mogłem wycisnąć więcej. No tak? Dobra, to ale... co było nie tak, bo rozumiem, że z tego co ja ogarniam na razie tą grę, bo sobie wiesz, jak dobrze wiesz, gramy sobie, grałem ze Śniegiem sobie tutaj, grałem sobie no, ze Szwagrem i tam mieliśmy takiego chłopaka, który nam odpowiadał, co robiliśmy źle, Tychowski, nie, może ci to coś to mówi. Ksywkę ma na YouTubie Tychowski, więc tam podpowiadał cały czas, to robicie źle, to robicie źle. Więc tereny są... Mamy scenariusze, jakie gramy, tak? Więc jest napisane, co dokładnie mamy robić, jak ustawić teren. Wręcz czasami jest dokładnie pokazane. Nie, bo ty, jeżeli masz tereny na przykład z Octariusa, no, na przykład. To są tereny do gry narratywnej rozstawienia. Aha. To są kompletnie, nie tak się ustawia tereny kompetytywne, ale gdyby one były chociaż rozstawione tak jak w Octariusie, to aż tak bym nie jęczał. A były rozstawione jeszcze gorzej. Generalnie są dwie takie złote zasady, jak się ustawia teren, że pierwsza to, że twój drop zone, czyli to, gdzie schodzisz, no deployment zone po prostu, musi dawać twojemu teamowi bezpieczeństwo, bo nie ma głupszej rzeczy w tego typu grach, jak to, że od pierwszego ruchu po prostu zaczynasz się przestrzeliwywać z jednego końca mapy do drugiego. Bo w Kill Teamie nie ma zasięgów. Tak, właściwie. Poza pistoletami tak. Tam. Jak więc, jest zasięg, to znaczy... Więc chodzi o to, żeby w swoim drobzonie miał jakieś miejsce, na którym wszyscy mogą od razu być schowani. Żeby tak? Gra się toczyła o punkty, a nie, że kto wylosował inicjatywę i rzucamy się kosteczkami, kto lepiej wyrzuci. Jak to bywa w 40? Tak, ty to powiedziałeś. A tego tutaj nie ma i gra doskonale pozwala, żeby tego nie było. A z drugiej strony druga złota zasada jest to, że właśnie kiedy wychodzisz na środek i walczysz o te sporne punkty, to tam ma być trochę niebezpieczniej. Ma być trochę więcej tego light terrainu. Też oczywiście musi być ten heavy teren, żeby się schować jakimiś melasami, potem pod szarże, już nie wchodząc tutaj w jakieś niuanse. Ale generalnie, że środek jest troszeczkę mniej bezpieczny, szczególnie na punktach. No high risk, high reward. Tak, bo wokół nich za to podejmujesz ryzyko, za które masz skorować punkty. Więc GW, jak to GW, zrobiło kompletnie odwrotnie, tak? W związku z tym takie heavy melee frakcje, czyli właśnie komandosi, te kulty, no miały po prostu jak w bajce. To była dla nich zabawa idealna, tak? Oni się tam bawili świetnie,
A dla nas, takich jak ja czy Dżemik, dla takich frakcji, które są oparte troszeczkę na czymś innym, to była mordęga najzwyczajniej w świecie, okay. Ponieważ my musieliśmy przez... Dżemik się raz, pamiętam, wystawiał godzinę. 12 figurek wystawiał godzinę, żeby wyliczyć wszystkie dystanse, ponieważ w Kill Teamie masz blasty, tak, że obrażenia obszarowe, żeby ktoś nie mógł mu wpaść i po prostu za darmo rzucić jakimś ładunkiem wybuchowym i mu wymieć pół teamu. Bo tereny były do tego stopnia źle podstawione. Okay. Więc no, już na samym, na tym jak to było rozstawione, to już był, powiedzmy sobie, wprost kibel, tak? Mm-hmm. I ja też im udzieliłem tego, tego feedbacku w formie, że mieliście na sali nas z Dropzona, mieliście Ryana z Turning Pointa, mieliście masę jakichś chłopaków od was z USA, z tych różnych tam... Którzy są playtesterami, tak? Beta-testerami, tak? Tak, o to chodzi? Tam też bardzo dużo było właśnie chociażby oficjalnych testerów Kill Teama. Byli też chłopaki z Hiszpanii. Dlaczego nikogo z tych osób nie spytaliście wcześniej? To nie jest żadna tajemnica, że my współpracujemy z GW, bo tego jeszcze też na początku nie powiedziałem, że też jestem, że też jestem testerem. Robimy największe turnieje na świecie, czy my, czy Hiszpanie, czy Brytyjczycy jak LGT, czy teraz Ryan robi Standing Point Pataxi, jest bardzo duży turniej. Wystarczyło spytać, ta wiedza po prostu, i to my byśmy odpowiedzieli chociażby ze względu na własny interes, że nikt z nas nie chciał na tym grać. Mhm. Oczywiście nie, my wiemy lepiej, no super wyszło, tak? Generalnie makabra, no ale już abstrahując od tego. Oczywiście brak zezwolenia na zegary szachowe, co jest już masakrą. Więc ktoś mógł sobie grać na czas. Tak, można było grać na czas i rundy trwały w nieskończoność. No chłopaki jak mieli 4 gry do rozegrania, to siedzieli po prostu od samego rana do nocy. Tak. Czyli nie było limitu na grę? 4 godziny. To masz 16 godzin, nie? W Kill Teamie z reguły gra się 1,5 godziny kompetytywnie, po 45 na stronę. Więc to było takie, no... Dziwi mnie to bardzo, bo 4 godziny to jest masa czasu. My nawet właśnie, mówiąc na tym swoim małym doświadczeniu, które mam, graliśmy chyba 2 godziny 20 minut, a nie umiemy grać. Tak. I wiesz, i cały czas było szukanie, dopytywanie się i tak dalej. W turniejowym środowisku gra się 1,5 godziny. Reszta to jest od złego nadane. I generalnie przyczyna ku temu była dla mnie idiotyczna, której nigdy nie stwierdziłem, że to jest żadna przyczyna. Poza tym, że to jest absurdalne lenistwo, ponieważ oni z racji, żeby im szły rundy naraz z dużymi systemami za OS-em i 40, to podsunęli dwa systemy, które są błyskawiczne, czyli Underworlds i Kill Teama też pod nich. I zsynchronizowali wszystko. Dokładnie tak, gdzie Kill Team to jeszcze jest pół biedy, ale UW, które się gra naprawdę szybciutko. Ekstremalnie szybciutko, to oni tam po prostu między turami przychodzili, połowa z nich już tak pijana, że wiesz, no bo wychodzili po prostu z hotelu, ty, no, jeden do drugiego mamy 3 godziny, no co będziemy robić, tak, dwóch chłopa, no przecież nie usiądą przy sałatce, no bądźmy szczerzy, tak? No. Jak się już spotkali, dwóch kolegów mieli okazję się spotkać z dwóch różnych końców świata, tak? No dużo takich rzeczy. Pula nagród od GW to jest w ogóle, też nie chcę mi się tego komentować, bo na naszych dropzonach nagród jest, nie wiem, 20 razy więcej, jeżeli chodzi o wartość, i to wcale nie lecę tutaj sobie w kulki, nie schlebiam i tak dalej, tylko po prostu tak jest. Odwalili jeszcze bardzo duży fuck up, jeżeli chodzi o top bracket, kiedy zmeczowali niepoprawnie. Ponieważ na jednej stronie mieli aplikację, a na drugiej mieli kartkę papieru i nie wiem, wymyślili chyba, że kartka papieru się magicznie komunikuje z aplikacją i w połowie gry stwierdzili, że zrobili zły matchup. I okej, to mnie nawet nie rusza, że zrobili zły matchup, bo błędy się zdarzają, jesteśmy ludźmi, każdy z nas popełnia błędy, tylko zrobili coś dla mnie niewybaczalnego. Zepchnęli odpowiedzialność za podjęcie decyzji na graczy, czyli powiedzieli: to teraz sekretnie zagłosujcie, jak chociaż jedna osoba z was powie, że resetujemy, to resetujemy albo dogrywamy. Zamiast być dużym bobo i powiedzieć: dobra, to jest nasza wina, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za decyzję, w razie czego pretensje będziecie mieć do nas, tak? To jeszcze zepchnęli to na graczy. Zresztą jest masa rzeczy jeszcze takich ad persona, które mógłbym powiedzieć o niektórych tam organizatorach, których już sobie daruję. Bo i tak nie wiemy, kto to. Znaczy, nie, myślę, że akurat jakbym powiedział parę nazwisk, to by parę osób wiedziało, myślę, że ty też byś wiedział. Ale nie chcę tego po prostu mówić, wiesz, publicznie. No i jest bardzo... lista uchybień i gracz tokeny zostały mocno przydzielone. Co to znaczy gracz tokeny?
Grasz to Kenny, a to jest skill team, bo się śmieją, tam tu jest taki team tych krasnoludów, mhm. Herdkin. I wszyscy się śmieją z tego świata, że to są kosmiczni Polacy, bo teraz jak dostali buffa, to oni mają coś takiego, że jak ktoś z nich umrze, to szef przydziela gracz token do kolesia i potem masz więcej krytów, a teraz zostali tak, że od razu możesz przydzielać te gracz tokeny i wiesz, więc... A gracz. Gracz. Ja zrozumiałem gracz, jak gamer. Okej, gracz token. Spoko. I przydzielasz, to się śmieją, ale ja jeszcze nic nie zrobiłem, ale już jestem obrażony, więc zaczęli śmiać, że kosmiczni Polacy. To coś w tym jest. Okay. To jest śmieszne nawet, bo jeden gracz z Danii ma swój team Herdkinów i jego Tain, czyli ten lider Herdkinów, jest nazwany po mnie. Mateusz cię szarżuje. Z graczem od razu, w pierwszej turze. Jest od razu poirytowany i już jest wściekły. Nie? Zobaczył te tereny i jest wściekły. No to jeszcze masa różnych rzeczy już... Ale to już są kwestie też turniejowe. Dwa, że lokalizacja dla mnie, ja przepraszam, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Atlanty, nie wiem czemu, ale dla mnie to było absolutne hellhole. To było jedyne, a byłem w bardzo wielu miejscach na świecie, to było jedyne miejsce na świecie, w którym się bałem wyjść na ulicę. Tak? Zresztą dwa razy mi grozili śmiercią tylko dlatego, że moja skóra, jak to ujęli, jest bardzo pale. No, kosmos, niemiłe miejsce do bycia. Ale za to daleko, oprócz tego drogo. No więc dziwne. Pierwszego dnia pamiętam, że dostaliśmy masowo alert, że po okolicy jeździ nieoznakowany samochód i porywa dzieci. Gdzie ja następnego dnia podchodzę do znajomego testera ze Stanów Zjednoczonych i co to jest. A on mówi, wiesz, bo my tutaj, bo on myśli, że my jesteśmy w jaskiniach takich, przynajmniej do połowy, tak? Że jedna noga może jest tam w konwersach, ale druga to jeszcze boso chodzi jak hobbit. I tak sobie pytam go, co to jest. On mówi, bo my tutaj mamy takie zautomatyzowane alerty. Ja mówię, człowieku, my też mamy w Polsce alert RGBC, tylko tam to może pisać ci, nie wiem, że pada śnieg. Uważaj, bo pada śnieg, tak? Tak, za dużo śniegu jest. Tak, albo coś w tym stylu, grat, albo wiatr wieje, tak To jest najgorsze, co tam znajdziesz. A wy dostajecie alerty w środku nocy, że po okolicy jeździ... No, abstrakcja kompletnie, jak ludziom opowiadam jeszcze o sytuacjach, które tam były, to... To mi czasem nie dowierzają. Mi się tam generalnie nie podobało i to nie jest tylko feedback ode mnie. Generalnie to jest bardzo spójny feedback od ludzi z całego świata. Nawet Australijczycy, którzy żyją na testowym serwerze Boga, tak? Który jak wynajdzie nowego, najbardziej jadowitego pająka, to spuszcza tam, żeby zobaczyć, czy to ma rację bytu. Nawet oni stwierdzili, że to jest dzicz. Testowy serwer Boga w Australii. No to nawet na kataczanie się to nie podobało, więc... Nie polecam, dlatego się bardzo ucieszyliśmy, że Kill Team ma wejść do WTC, co zresztą też jest ciekawe, że to właśnie w Atlancie się jakby dopinały pewne decyzje, ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Jasne. Także no taki mam feedback odnośnie Atlanty. No. Ale z ludźmi grało się dobrze? Tak, Tak jak mówisz, bawiliście się dobrze pomimo turnieju. Tak, bo community jest bardzo fajne, też można sobie zobaczyć, jak ludzie w innych krajach grają. Bardzo się zakumplowaliśmy z Australijczykami. Tacy, od pierwszego dnia byliśmy mega ziomkami z nimi, zawsze gdzie byli Polacy, tam byli Australijczycy. Hiszpanów to ogólnie lubimy, Brytoli też zawsze lubiliśmy. Parę jeszcze osób z innych krajów, tam z Ameryki Południowej były turbo specyfiki. Ameryka Południowa to Brazylia i tak dalej, tak? Wiesz co, ten koleś był chyba właśnie z Argentyny, drugi był z Brazylii, nie pamiętam do końca, no ale to były specyfiki, ale takie pozytywne, pozytywne. Ogólnie bardzo ciekawie, bardzo fajnie, to wspominam te znajomości, zresztą z wieloma osobami do tej pory serio regularnie piszę, właśnie z Australijczykami najbardziej. Super. Okay. No dobra, no a w porównaniu do tego polska scena, jak to u nas wygląda? I dlaczego mamy tyle gracz tokenów na wyjściu? Znaczy, wiesz co, polskie turnieje na chwilę obecną, znaczy musimy brać pod uwagę, że Kill Team jest bardzo świeżym systemem. No, względnie tak, jeśli chodzi o takie turniejowe granie. Mówię o drugiej edycji też przede wszystkim, ponieważ ona kompletnie zresetowała wszystko. Druga edycja nie ma nic wspólnego z pierwszą, to jest nowa gra i to też było widać po graczach, że po prostu nowy napływ, wszystko właściwie od zera. Więc i tak jesteśmy daleko, jeżeli chodzi o polską scenę i możemy się też śmiało pochwalić, że jak się wymienia takie top 4 nacji na świecie, jeśli chodzi o Kill Team, to jest zawsze właśnie USA, Wielka Brytania, Hiszpania i właśnie Polska, tak? Że to są 4 najsilniejsze narody, jeżeli chodzi o Kill Teama, z czego jesteśmy bardzo dumni.
mamy dosyć duże eventy, już takie oscylujące, plus minus właśnie, teraz mieliśmy Drobzona w zeszłym tygodniu, 55 graczy czy coś takiego. No nieźle. Jak na tak młody system to jest naprawdę całkiem nieźle, mamy dużą bazę terenową. No i faktycznie dbamy o to, że jak przychodzisz na turniej nie tylko Drobzona, ale też wszystko związane z ligą narodową, którą zrobiliśmy, że w Polsce możesz zdobywać te punkty, które potem właśnie też decydują o niektórych rzeczach, do czego później znowu dojdziemy przy WTC. Że tam będzie pewien standard, że nie będzie akcji Atlanta po prostu, tak, że wchodzisz i załamujesz ręce po prostu, że co ja mam z tego urzeźbić. Czyli zrobiliście coś takiego, jak kiedyś była Liga 40, tak? O to ci chodzi, tak? Liga 40 jest ciąg. Znaczy no jest, ale tam były jakieś rozłamy, jakieś dramy były, więc mówię, że tak jak kiedyś była ona działa. Tak. To zrobiliście coś takiego, tylko i wyłącznie dla Kill Teama, tak? Czyli tak, prostu, tak. Że mogę sobie grać w Łodzi, jak zorganizujemy turniej w Łodzi u nas w klubie, to punkty możemy wam wysłać. Tak, nawet były. Nawet były turnieje w Łodzi. A, to robisz nawet. Tak, ligowe, jest system koordynatorów. Łódź ma swojego koordynatora, Piotrka, by the way. I można właśnie zorganizować sobie turnieje w całej Polsce, jesteś podpisywany pod koordynatora, tylko że wtedy one właśnie mają narzucone, że muszą spełniać pewne standardy. No jasne, tak? No, żeby wszystko było to tak, no, równe. Nie chcemy po prostu sytuacji, że dajmy na to gracz ze Szczecina, jedzie sobie do Krakowa, przez całą Polskę dosłownie na turniej, spędził w tym samochodzie tam powiedzmy 8 godzin, nie wiem ile się jedzie. I gra na kartonach. Tak, i gra na kartonach. To ma raz, że wygląda... Kill Team ma ten luksus, że on może wyglądać ładnie i być w pełni funkcjonalny, tak? To nie jest wystawka z IKEA. Przynajmniej na razie, na szczęście. I bardzo się tym szczycimy, tak? Poza tym, że te tereny właśnie muszą być poustawiane przede wszystkim w taki sposób, żeby były playable, żeby to było even. W Kill Teamie jest naprawdę dobry balans, o to jest dbane, są rebalanse co 3 miesiące, więc nie chcemy tego wytracać przez to właśnie, że te tereny będą źle poustawiane. Bo wszystkie plansze w Kill Teamie, plansze, mapy, ustawienia są symetryczne, nie? W turniejowo, nie? Nie są symetryczne? Nie. Into the Dark są, czyli te na tych zamkniętych korytarzach, ten Space Hulk jest symetryczny. Moim zdaniem nie powinien być, ale to tam jakaś rzecz na przyszłość. A jeżeli chodzi właśnie o open, to zawsze są asymetryczne. Muszą być, ponieważ tam jest różnica między defenderem a atakerem. No właśnie, bo to mnie zastanawiało w momencie, jak graliśmy te mapy Octariusowe, nie? Że okej, jestem atakerem, defenderem, a właściwie gramy na tym samym. Tereny się różnią tylko tym, że wiesz, była decyzja w pewnym momencie, kto będzie grał po której stronie, stwierdziłem, że dobra, ja będę defenderem i sobie gram tam. Mimo, że jest krok, gdzie wybieramy stronę. I to, tak, dlatego to nie ma sensu, nie? Dlatego, bo w corebooku jest napisane, że powinny być symetryczne, a tak naprawdę w praktyce turniejowej bardzo szybko wyszło, że nie mogą być symetryczne, ponieważ defender musi ci coś dawać i ataker ci coś daje, tak? Że się dostawiasz ostatnią grupą do swojego przeciwnika i to ma wtedy więcej sensu. Więc nawet wypuściliśmy, jeżeli sobie wejdziecie na Kill Team Polska, to tam są podczepione posty z Drobzona i jeden z nich to jest właśnie nasze przykładowe rozstawienia terenów, jak rozstawiać dobrze teren, żeby on był funkcjonalny, żeby był dobry, zdrowy dla gry, zbalansowany, żeby i shooterzy mieli coś dla siebie i bardziej te mili hordy i te mili elitarne. Jak nie zapomnę, to wrzucę linka do Kill Team Polska w opisie. Bardzo bym chciał, do Drobzona poproszę. Oczywiście. I tam są podpinane. I tam jest nawet napisane, że to nie muszą być konkretnie te tereny, chodzi o ideę, tak? Bo mówię, Kill Team ma na tyle fajnie napisane zasady, szczególnie jeśli chodzi o teren, że w niego można grać na kubkach dosłownie i to będzie działać. No w Warhammera też można grać na książkach i szmacie rzuconej. No, ale to dodałem, że będzie działać. Będzie działać, ale to nie będzie wyglądać, nie? No tak, no tak, absolutnie, tak? No, aspekt wizualny to jest też na co bardzo kładziemy nacisk, dlatego nigdy nie zdecydowaliśmy się wykluczyć punktów zamalowania. Ponieważ to jest ekstra, że potem wrzucasz te zdjęcia z tych turniejów i to wszystko jest takie imersyjne, ładne, no bo to jest marketing, tak? Ludzie potem chętniej podejdą do takiego stołu i spytają, co to jest i że ja bym chciał grać w to, niż do wystawki z IKEA, tak? Która wygląda tak wygląda i... Tym bardziej, że Kill Team, tak jak ja sobie na to patrzę, jest bardzo taki planszówkowy w pewnym sensie, że kupujesz sobie zestaw jeden i możesz sobie po prostu... Nie, nawet nie o to mi chodzi, że ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że muszą kupić starter, do tego startera dokupić coś jeszcze i dopiero mogą zagrać, kupują sobie starter na dwóch, na przykład no, wiele planszówek jest takich, że po prostu masz dwie frakcje, dość dobrzy, źli, albo wiesz, sterowane przez jakiś algorytm gry i ty. No chociażby chyba Wiedźmin taki jest, że masz swoich bohaterów i sobie... Fortress chyba też tak działało, ale... Tak.
No i Curse City całe, nie? No i jeszcze jak było jeszcze jedno coś, Hero Quest, coś, czy... Tower, coś tam, Silver Tower. Coś takiego, tak, do Sigmara. Więc bardzo dużo ludzi planszówkowych, ale takich, którzy chcą mieć trochę tego turniejowego, jak ja to zawsze nazywam, turniejowego ścisku, nie? Że oni chcą mieć takiego challenge'u. Bo kupują sobie jednego boksa, malują te figurki, no z reguły niedużo, 20 figurek z boksa i sobie tym grają, bo no i malują sobie tereny i mają wszystko. To jest dla nich zamknięte pudełko i mogą tym grać i nawet z tym mogą pojechać na turniej pewnie, nie? No bo... Tak. Znaczy, bo mogą. Większością tych Killteamów mogą sobie pojechać od razu, nie? No, przykładem tego, jak Killteam dobrze się trzyma, jest to, że dwa teamy z pierwszego boksa, z Octariusa, czyli Vetgard i Komandosi, to są ciągle teamy, które ludzie jeżdżą i wygrywają nimi turnieje, tak? No tylko, że do Vetgardu, z tego co słyszałem, trzeba dokupić sobie czterech, bo... Tak, bo... No tak. Są pewne wyjątki. Z reguły zasada jest taka, że jednym pudełkiem zawsze możesz grać. To jest zawsze spełnione. Ale no, są sytuacje, w których będziecie grały, to bardziej optymalne rozwiązanie wymaga trochę większej ilości pudełek, ale z reguły to są dwa, trzy to jest absolutne ekstremum, tak? Więc to jest w ogóle bez porównania. Gdzie przypowiadam, że przy umiejętności konwersji ktoś sobie da radę. Bardzo często jest tak, że można to poskładać nawet z jednego. Bo właśnie mnie to zastanawiało, jak składałem Vetgardów, bo ludzie mówią, czemu tylko 10? Ja mówię, no bo tylko tyle jest w pudełku, nie rozumiem. 14 jest. A tak, a oni mówią, że 14 trzeba włożyć. Ja mówię, nie mam nigdzie napisane, że mogę mieć 14. I później tak patrzę, jest taka mała adnotacja po prawej stronie na górze, że możesz zamienić sobie jakieś tam bombardowanie czy coś tam na czterech dodatkowych koleś. I tak właściwie to tak powinieneś grać. Tak. Aha. No, Vetgard jest takim przypadkiem, ale z reguły faktycznie można grać z jednego pudełka. Jeżeli ludzie magnesują albo konwertują, tak jak mówisz, to z reguły to w ogóle wystarcza. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo dużą ilość opcji, bo w Killteamie nie ma stałej listy, tak? Tylko dobierasz operatywów do misji, to wtedy może mieć więcej tych figurek, co kto lubi, tak? To jest fajne, że to jest bardziej wybór dla graczy, a nie ma. No dobra, czyli mamy ligę w Polsce. Czy macie za wsiarz, powiedzmy, standardy grania i terenowe, i to, że muszą być figurki, inaczej, że nie muszą. Nagradzacie to, że są malowane i tak dalej, więc to staracie się trzymać. No dobra, co jeszcze można zrobić, żeby utrzymać ten poziom i podnosić, że tak powiem, nieść ten, jak to się mówi, kaganek kiltimowy. Wiesz co, no mamy ten system koordynatorów, na przykład koordynatorzy są odpowiedzialni za robienie tych turniejów lokalnych, ponieważ teraz są dwie rangi turniejów w Polsce, czyli master i lokal, ale w tym roku stwierdziliśmy, że dostali też opcję właśnie robienia masterów, więc będą mastery już nie tylko w Warszawie, będą też w Poznaniu, we Wrocławiu. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnij, czym się różni lokal od mastera. Przede wszystkim jakby to wielkością, kolokwialnie, tak? Mastery z reguły to są takie, no w Killteamie nie są nieporównywalnie oczywiście mniejsze, na przykład do 40, ale no master z reguły ma minimum to 40 graczy, tak? To jest takie, oscyluje dookoła tych wielkości. Ta liczba rośnie z czasem, no ale to trochę zajmie. Tylko nikt tym musiał urosnąć, tak? Tak, no mówimy o systemie, który jest bardzo młody, tak? Nie ma sensu dawać wymogu 50 graczy, jak znajdzie się tylko 30 w najlepszym momencie. Tak, szliśmy trochę tą drogą, ale ona nie zadziałała. A chodzi też o przelicznik punktowy, ponieważ powiązaliśmy w tym sezonie wyniki z masterów i z lokali, ale przede wszystkim z masterów siłą rzeczy, z tym, kto wchodzi do kadry narodowej i reprezentuje kraj na WTC. Więc jeżeli ktoś chce się dostać do kadry narodowej, no to mastery stają się automatycznie jego największym targetem. Lokale też są ważne, bo to jest tak, że bierzemy dwa najważniejsze mastery, na których się najlepiej spisałeś. Rozumiem. W ten sposób. Twoje dwa najlepsze wyniki. Tak, i trzy lokale. Te lokale są dużo mniej punktowane, ale one, jeżeli dwóch graczy będzie szło łeb w łeb, to one mogą zadecydować. I z tego ewentualnie potem mogą być dobierani ci gracze. I to jest trochę też odpowiedź na twoje pytanie, ponieważ od kiedy wyszła oficjalnie informacja, że Killteam dochodzi do WTC, to bardzo zadziałało na community. Mobilizacja. Tak, jest mobilizacja. No i to jest ciekawe, bo sam fakt, że jesteś w jakiejś, no nazwijmy to hucznie, federacji, sprawia, że zyskujesz jakiś prestiż i ludzie chcą w to grać, tak? Że oni nawet wiedzą, że nie wejdą do tej kadry, bo nie ma na to szans po prostu, bo są za słabi, ale oni już chcą trenować, bo może za dwa lata to już będę na tyle dobry, żeby do tego wejść. Jest coś, do czego aspirują jest sobie. Jest endgame przede wszystkim, jest endgame tej ligi i to bardzo też stymuluje tą ligę, tak? Że faktycznie jest tak, że jest jakaś nagroda na koniec. A reprezentowanie kraju i możliwość pojechania na WTC to jest coś. Pod biało-czerwonymi barwami, no to już wyższej nagrody za to nie dostaniesz, tak? Wyższej nagrody za przesuwanie... Za plastikowych ludzików, tak. Chyba już nie ma. Chyba już nie ma. Musiał być z prezydentem chyba zagrać, którego lubisz.
Którego lubisz, zaznacza. No dobrze, czyli mamy to. A teraz jesteś w okolicach Łodzi, bo jesteś zlokalizowany teraz w Gierzu i tak... Musiałeś to powiedzieć publicznie. Oczywiście. Dlaczego nie? Jestem w Żgowie. Jesteśmy z dwóch małych wsi pod, no, pod Łodzią. I chcemy coś tutaj budować, tak? Na pewno będziesz chciał być zaangażowany, będziemy mogli się, może w końcu spotkamy się na stole, jak odświeżę swoje orkaski i się nauczę grać tak, jak należy. Co, jakie plany masz, czy macie na Łódź? Znaczy, Łódź już ma koordynatora, Piotrka, tylko że to jest to... Przepraszam, jakiś poproszek. Tylko to jest ten problem, o którym rozmawialiśmy troszeczkę przed nagraniem. Mianowicie, z Łodzią jest ten troszeczkę problem, i teraz bardzo uważnie dobieram słowa, tak, że gracz kompetytywny jest tutaj brany troszeczkę z góry jako wróg. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ktoś tam pewnie się populta w komentarzach, że wcale tak nie jest i tak dalej. Ja tylko od razu mówię, że to jest moja prywatna diagnoza. Ja zaczynałem grać w tym mieście, po czym się przeniosłem do Warszawy, gdzie się nauczyłem grać naprawdę i zobaczyłem, jak duża jest różnica w środowisku, jeżeli chodzi o to właśnie, jaka kultura w środowisku panuje. I nie, że kultura, że tutaj ludzie wywracają stoły i tak dalej, bo absolutnie nie. Pod tym względem jest bardzo dobrze. Tylko chodzi o to, że no, ta rywalizacja na tym stole, branie udziału w turniejach, ligi, nie ligi, tego typu rzeczy jest czymś normalnym, jest fajną, tak samo fajną metodą na spędzanie wolnego czasu, rozrywki, co malowanie, granie narratywne, co granie na chillku i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem tego w Łodzi nie ma i to powinien być target, żeby to wytworzyć, tylko że wytwarzanie kultury kompetytywnej jest strasznie karkołomnym i trudnym zajęciem. To jest po prostu ciężko zrobić, tak? Trzeba znaleźć graczy, którzy grają kompetytywnie dobrze i jeszcze są do tego dobrymi ludźmi. Tak, żeby mogli nie zrazić kogoś. Przepraszam, tutaj się coś plącze. Te psy. No i nie zrazić kogoś innego, potem samemu się nie obrażać, bo to też jest często taki syndrom króla piwnicy, tak? Ja tutaj z moimi czterema kolegami, to ja tu gram w piwnicy od 2 miesięcy i ja wszystkich ich klepę i potem przychodzi ten moment, dobra, znalazłem swoje jądra, więc idę na turniej i jest takie siad, tak? I ja wiem, bo ja sam to przeżyłem, byłem dokładnie tym królem piwnicy, jak wyjeżdżałem z Łodzi. Po czym pojechałem do Warszawy i no mówię, płakałem jak Ace Ventura pod prysznicem, jak chłopaki mi pokazali, jak się naprawdę przesuwa pacynki, tak? Czułem się wykorzystany i źle dotknięty. Boli całe życie. Ale masz nauczkę, tak? Znaczy nauczkę, nie nauczkę, tylko z tego można wyjść na dwa sposoby. Albo się wtedy obrażasz i robisz krok wstecz i stwierdzasz, że ja zostaję w tej swojej szlachetnej, pozłacanej piwnicy do końca życia i oni to są źli i głupi najszczęściej. My wiemy, jak najczęściej grać. I w ogóle to jest chamstwo i napinacze straszne. Albo po prostu wyciągasz wnioski, dobra, to może nauczę się grać lepiej. I potem się okazuje, że po 2 tygodniach jesteś już całkiem w miarę graczem, a po miesiącu się okazuje, że to ty zaczynasz ich tłuc, a nie odwrotnie, tak? Tylko to jest kwestia też oczywiście jakiejś tam predyspozycji, tego ile czasu w to włożysz i tego przede wszystkim, czy chcesz i czy masz te jaja naprawdę, żeby znaleźć w sobie winę. Ja ci powiem tak, z perspektywy osoby, która nie jest graczem kompetytywnym i ja turniejów się wypierałem z dwóch powodów, przede wszystkim zawsze mnie natłok turniejowy mnie trochę przytłaczał i trochę mnie męczył. A dwa, że właśnie często się spotykałem z tym, że ktoś przychodzi i grałem z paroma graczami, którzy grali bardzo dobrze, mówimy to o 40, nie o Kiltimie, którzy grali bardzo dobrze i potrafili zagrać i nawet jak cię tłukli, to miałeś z tego przyjemność, ale miałem kilku graczy, z którymi grałem i w 40 i w jakieś tam i Underworldsy, i Warcry, i Kiltimy, tylko jeszcze w te stare wersje, którzy obrzydzają mi to, bo przychodzą i powiedzą, ale wymyśliłem kombos, który cię zje po prostu. I jak ktoś przychodzi mi z takim podejściem, no to totalnie mi się nie chce grać, bo ja wiem, że jest lepszy, wiem, że umie kombinować i ja nie chcę z nim grać, bo ja wiem, że to będzie dla mnie nieprzyjemne to dla mnie. Będzie, mówiąc bardzo delikatnie, nie? Gwałty rzadko bywają przyjemne. Dokładnie, strony, więc... Tak? A są ludzie, którzy mu tak mówią, bo byli ludzie, szczególnie na przykład jak pamiętam takie sprzed x lat, jak jeszcze w Łodzi organizowaliśmy turnieje oldschoolowe, leśne manewry, to niektórzy pamiętają, 2018 rok, miałem przyjemność grania z, o Jezus Maria, już teraz nie pamiętam jego sobie, Patriotem chyba? Miałem przyjemność z nim zagrać od 40.
I to był koleś, który mnie miażdżył mnie na stole, cały czas mi tłumaczył, co mogę robić lepiej. Co mógłbyś jeszcze zrobić lepiej, żeby... Bo widział, że po prostu on, to pomaga, nie? On mnie zniszczy, ale ja pamiętam te lekcje, które mi do tej pory dał. Mhm. Wiesz, czterech edycji wstecz, pamiętam je, nie? Więc takich ludzi potrzebujemy, takich liderów, którzy potrafią docisnąć, wiesz, pedał, ale zrobią to na tyle miło, że będziesz chciał wrócić i zagrać jeszcze raz. To, co ty mówisz, to trochę sobie przeczy, ale to jest doskonałe, bo to jest potwierdzenie mojego argumentu. A ja kocham mieć rację. ponieważ z tego, co mówisz, to samym problemem nie jest dostawanie łupnia. Nie. Styl dostawania dokładnie, łupnia. Dokładnie, tu mówię, tak. I dlatego na przykład jak często jest tak, ponieważ na turniejach działa Szwajcar, tak, z reguły przynajmniej. I no, ta pierwsza runda jest z reguły losowa, więc bywa tak, że ja się na przykład nadzieję na kogoś, kto przyszedł, gra trzecią grę w życiu i się nadział na mnie, no, więc wiesz, wtedy ja mogę się zachować właśnie jak pan nieprzyjemny i go po prostu zlać i być niemiłym, albo mogę zrobić tak, jak my zazwyczaj robimy, bo to nie jest tylko tak, że ja tak robię, ale większość na szczęście, szczególnie chłopaków z Drobzona i tych bardziej świadomych graczy, tych najlepszych naprawdę tak robi, bo tak jak mówiłem, dbamy o to, żeby to środowisko było takie po prostu inkluzywne pod tym względem, że okej, ja ci teraz włączę ten zegar, bo muszę, bo jesteś dla mnie punktami po prostu, mówiąc brutalnie. Ja cię stłukę, ale potem sobie pogadamy, co, dlaczego i ci pomogę, żebyś już następnym rundę już zagrał dużo lepiej. I to jest zupełnie inna wartość, bo tak jak mówisz, ty do tej pory wspominasz, że on ci udzielił tej lekcji. Mm-hmm. Więc można po prostu kogoś po prostu sobie oklepać, no bo to jest turniej i powiedzmy, jak ja pojadę... Ma swój cel, tak? Tak, ja pojadę sobie do Poznania, no to nie chcę nagle, powiedzmy, przegrać turnieju przez to, że byłem miły, tak? Ale możesz jednocześnie wygrać i być miłym i nikt nie straci, wszyscy zyskują. Dokładnie. I to należy budować, tak? No i dlatego też takie zachowania bardzo toksyczne są z naszej strony tępione, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby być właśnie, przyjechać sobie, o, zbiłem noba, no nie wiem, no i co potem jest, karkołomna onanizacja w nocy, czy o co chodzi, nie wiem, bo brawo, zbiłeś człowieka, który grał dla przyjemności trzy razy w tą grę, a ty zagrałeś 100 meczy ponad i teraz jesteś chorosem własnego podwórka, no wiesz, ludzie mają bardzo różne kompleksy, tak? Tak. To niestety ale niekoniecznie jest... muszą je manifestować, a nawet jeżeli chcą je manifestować, to my jako to środowisko, które trzyma pieczę, niesie ten kaganek, niekoniecznie musi się zgadzać na to i akceptować to, tak, że oni się tak zachowują. No pewnie, że nie. Wydaje mi się, że trzeba budować, a nie... budować, a nie niszczyć, nie? Ale... Tak, strasznie. Ale, no bo jeżeli faktycznie przyjdą ci, no, tak jak u nas chłopaki robią, wiesz, Akademię 40 tam u nas chłopaki tworzą, więc przychodzą ludzie nowi, chcą się nauczyć, chcą zobaczyć, jak się gra, sami przychodzą w ogóle bez figurek, podobnież. No, ktoś tam ma zawsze te figurki, ktoś z nimi zagra, ktoś im pokaże. No, tak się Akademię robi, no. Dokładnie. Była z jakiegoś czasu, nie wiem czy jeszcze jest, bo mówię, nie śledzę tego, Akademia Kill Teama, też przychodzi ludzie, sam wziąłem w niej udział chyba ze dwa razy, pograłem, był ktoś, kto nam zawsze tłumaczył, był tam, pamiętam, jeden chłopak, nie do pary. Kamil. Nie pamiętam, powiem ci szczerze, ale ktoś tam stał obok i wiesz, akurat nie miał pary, to mówi, to wy zagrajcie i też z drugim świeżakiem graliśmy i nam cały czas tłumaczył, a ten twój koleś to potrafi to, zwróć uwagę na coś tam, a ten twój potrafi coś innego, nie? No a teraz to masz przejebane, nie? A teraz ty możesz mu zrobić, że ma przejebane, nie? I tak wiesz, w kółko. I cały czas siedzieliśmy tak, a, patrzysz na swoją kartę tego gościa i tam mówisz, a nie wiedziałem, no, wiesz, no tak, bo to tak, są synergie różne, nie? I to jest... coś, co moim zdaniem ma ogromną wartość, bo raz, że zachęca, dwa, że chcesz tam przyjść, a nie przyjść, dostać oklep i wyjść i no, też sobie posiedzę w piwnicy, nie? I znowu dochodzimy do złotej piwnicy, tak? Nie tak. Znaczy, no, herosi złotych piwnic to jest bardzo dużo złotego community, dlatego oni bardzo rzadko bywają na turniejach, z reguły bywają na nich raz, po czym dostają właśnie weryfikację i jest obraza świętego majestatu i wracają tam, obwarowują się, kopią wilcze doły. No ale są niezdrowi, tak? Są. Trzeba to troszeczkę właśnie kontrolować. Te akademie też są kluczem, tak jak, tak jak powiedziałeś, no bo to jest fajne generalnie. Ja też zawsze mówię do graczy, którzy chcą być dobrzy, że jaki masz interes w wiecznym klepaniu tego samego kolesia na ten sam sposób. W twoim interesie jest to, żeby sprawić, żeby on był lepszy, bo następnym razem jak będziesz z nim grał, to znowu się stanie lepszy, a w pewnym momencie będzie na tyle dobry, że to ty się zaczniesz uczyć przez grę z nim, nie? Albo ty będziesz musiał zrobić krok do przodu, żeby przestać z nim przegrywać. No, dokładnie tak. No, to jest też kwestia lokalnej konkurencji, tak? Dlaczego w Warszawie jest tylu dobrych graczy? Bo jest duże środowisko
jest konkurencja, konkurencja jest błogosławieństwem rynku, tak? Przychodzi jeden dobry gracz i robi coś drugiemu, czego on nie widział, to się uczy i tamten wymyśla kontrę i się wzajemnie od siebie uczy. Kontra na kontrę, kontra na kontrę. Dlatego między innymi wprowadziliśmy właśnie tą ligę narodową, żeby te community, które są mniejsze, mogły się rozwijać poprzez jeżdżenie na turnieje i uczenie się na tych turniejach. Bo to jest zawsze bardzo duży skok umiejętności, tak? Bo jedziesz do na przykład ze Szczecina, w którym jest community, które teraz zaczęło bardzo dobrze się rozwijać znowu, przyjechało i oni na Drobzona i oni już wrócili z kolejną porcją wiedzy, której wcześniej nie wiedzieli, tak? Już są o tyle silniejsi, oto 6 rund, tam było ich 7, czy coś w tym stylu, więc jak sobie to przemnożymy, no to mają już kawałek wiedzy, który mogą sobie obgadać i już im lokalny poziom wzrósł, mimo tego, że lokalnie teoretycznie nic się nie zmieniło, tak? Tylko, że ty przywozisz to z zewnątrz, eksportujesz tą wiedzę. Przywodzisz, zaczynasz grać troszeczkę inaczej, oni muszą jakoś inaczej zagrać, patrzą, że ktoś to cię... No podejrzewam, że załóżmy wracają najlepsi gracze, więc pokazują tym słabszym, jak się gra. No, co można... Niekoniecznie właśnie. Powiem ci, że my bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby te turnieje były jak najbardziej casual friendly. To znaczy, niech się takie misie jak ja, czy nie wiem, czy wnuk, czy Błażej, czy ktokolwiek zabijają na tych górach, tak? I podcinają sobie gardło. W top bracketach. Tak, ale generalnie turniej ma być w dobrej atmosferze, tak? Że ma nie być chamstwa na stołach. Z czego czasem oczywiście też puszczają nerwy. Mi też czasem puszczają nerwy, chociaż bardzo się uspokoiłem już, też się trochę zestarzałem. Z reguły mi puszczają nerwy raczej, jeżeli z drugiej strony widzę kogoś, kto po prostu no, inaczej nie rozumie, tak? Ale to też bardzo szybko właśnie taka dobra weryfikacja też dobrze robi. I oprócz tego właśnie, że te osoby się tam gdzieś ścierają na górze, to one i tak mają to, że mają się zachowywać w porządku względem tych graczy młodszych, nazwijmy to po franciszkańsku, tak? O czym już mówiłem, ale też właśnie, że wszyscy mają się czuć mile widziani, że każdy ma coś dostać, że ma być after, przy którym siadamy jak równy z równym, śmiejemy się, i obgadujemy sobie o przysłowiowych dupach, tak? I jest fajnie, tak? I wypijemy sobie jakieś tam browarków czy czegoś mocniejszego i jest ekstra. Chodzi o budowę takiego community. Dlatego my zawsze mówimy, że na przykład Drobzon nie jest turniejem, tylko jest świętem Kill Teama. Okej, dobre podejście. Bo to według nas to ma być święto, tak? Oczywiście to jest master, on musi być mega kompetytywny, szczególnie teraz, jeżeli mówimy o kadrze i tak dalej. Jeżeli jest taka pula nagród, ale on ma być świętem, że tam przychodzisz z ulicy dosłownie i masz się czuć mile widziany. Dopóki oczywiście nie zawiedziesz zaufania, bo to działa w obydwie strony. Tak? Dobra, póki jesteśmy, mamy taki ładny segway, że mamy to WTC, jest to kadra. Może o tym jeszcze nam opowiedz. Bo to jest taki endgame naszego wywiadu, tak? Tak, endgame naszego wywiadu. Znaczy, no i endgame całej ligi. Generalnie może zacznę od tego, że właśnie śmiesznie wyszło w tej Atlancie się to wszystko tak dopięło, ponieważ organizatorem WTC dla Kill Teama został John Savo z Hiszpanii. Bardzo spoko gościu, mój kolega. No, ale w Atlancie to nie było jeszcze dopięte do końca i z racji, korzystając z okazji, ponieważ byłem tam ja, był Ryan z Turning Pointa, czyli Wielka Brytania, no i było parę reprezentantów właśnie Hiszpanii, czyli przede wszystkim chodziło o Johna i o Ace'a, więc były takie osoby, które mogły mówić za community, tak? Czyli jeżeli ja udzielę teraz słowa, to prawdopodobnie kraj pójdzie za tym, jeżeli chodzi o community. Jesteś reprezentantem jakimś tam. Znaczy nie tyle reprezentantem nawet, co że faktycznie wiesz, że rozmawiasz z osobą, która ci powie, to po prostu tak jest, albo tak będzie, tak? I warunkiem tego, żeby to WTC dobrze się dopięło, no to było to, żeby ta wielka europejska trójka, czyli Polska, Hiszpania i Wielka Brytania na pewno zadeklarowały, że wezmą w nich udział, ponieważ nikt by sobie nie wyobrażał WTC w Kill Teama bez tych trzech największych reprezentantów z Europy, ponieważ WTC po prostu jest w Europie. Jeżeli chodzi o taki pierwszy startowy rok, no to nie mieliśmy tak naprawdę żadnej gwarancji, czy Jankesi się zbiorą, czy Kangurą z Australii będzie się chciało przekitkać przez cały świat, czy inne państwa odpowiedzą, ale jeżeli te trzy odpowiedzą, to one nawet będą w stanie wystawić tyle drużyn, żeby po prostu to rozruszać. Ja byłem generalnie dosyć mocno zdziwiony, znaczy mocno może nie, bo to był drugi scenariusz, ale zdziwiony, że WTC dla Kill Teama odpaliło się już w 2024 roku. Ja stawiałem raczej na 2025. Ponieważ to jest dosyć duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o dołączenie nowego systemu do WTC, bo no, zrobienie dużego mastera nawet lokalnie w kraju jest już wyzwaniem, a dogadanie reprezentacji z różnych krajów i tak dalej, żeby wszystkim pasowało, mieli żeby czas, się nie pokłócili, nie pozabijali, no to różnie
z tym bywa, no ale generalnie wygląda na to, że idziemy w dobrą stronę, że to się udało, te wszystkie kraje się zadeklarowały i to jest pierwszy sezon i jedyny, w którym właśnie selekcjoner został zadeklarowany od góry przez Johna Savo, ponieważ to była jedyna droga, bo było za mało czasu, to już był listopad, więc od nowego roku trzeba już zacząć wyłaniać kadry albo budować mechanizmy, żeby je wyłonić. A my akurat mieliśmy dosyć luksusową sytuację, ponieważ już mieliśmy działającą Ligę Narodową, pod którą można po prostu podłączyć WTC. Ale nie wszystkie państwa tak mają, więc niektóre będą... do tej pory nie wiem, jak Włosi chcą z tego wybrnąć, czy się w ogóle zjawią. Nie mam pojęcia, jak będzie z całymi Nordykami, bo tam Dania, Szwecja coś gra też. No różnie jest, tak? Tak. No i generalnie mamy ten system, o którym już wspominałem, tak? Czyli są dwa mastery, ponieważ zdecydowaliśmy, że ostatecznie Liga będzie połączona. Cykl ligowy z cyklem WTC, więc teraz będzie bardzo krótka liga, tylko półroczna, która ma wyłonić reprezentantów na pierwsze WTC. No i następna już będzie normalnie roczna. Tak. Które ma być to WTC? Gdzieś czerwiec, lipiec? Tak? Sierpień ma być. Okay. Tak. Więc no, chcielibyśmy mieć już do czerwca rozstrzygnięte, kto faktycznie. Oczywiście bilet do reprezentacji jest już kupiony, ale jest sama reprezentacja. Przepraszam, jeszcze częściowo nie wiadomo. Czyli chcesz mi powiedzieć, że na przykład w Anglii i Hiszpanii, tak? Nie mają ligi swojej? Mają. W Hiszpanii, w Anglii nie, jako takiej. Nie takiej, która by pozwoliła im w ten sposób uzupełnić swoją właśnie reprezentację, ponieważ tam jest bardzo dużo niuansów i między innymi my dlatego, mimo tego, że mamy ligę, i liga działa w bardzo prosty sposób, jeżeli chodzi o WTC. Przychodzi ten trzeci master, dobra, zamykamy system rekrutacyjny i od góry lecisz, kto wchodzi do reprezentacji. I to ma być tak, że czterech graczy jest dobieranych za ich wyniki ligowe i oni potem się zbierają i głosują nad wyborem piątego. Żeby mogli sobie uzupełnić tego piątego niekoniecznie z samej tabeli, tylko powiedzmy reprezentanta jakiejś frakcji, której wiedzą, że on jest najlepszy, ale jest trochę niżej i potrzebują, albo ze względu na inne umiejętności. I potem... Albo ma samochód i może ich zawieźć. Myślę, że to akurat nie będzie takim problemem. I potem ta piątka jeszcze wybiera sobie kapitana. Tak. No i potem się zaczyna cała typowa plejada, typu kto kim gra. A w Kill Teamie jest akurat tyle frakcji, że to nie będzie problemu. A wyjaśnij mi i może też widzą. Po co jest kapitan? Czy w ogóle w Kill Teamie w ogóle, bo nie mam pojęcia, no bo to jest dosyć mały system i wszystko jest takie dosyć, jeszcze wszystko raczkuje, no bo w 40 powiedzmy, że tam wiem, że kapitan też jest często rezerwowym graczem. W razie coś, jak coś tam się wykrzaczy, to on może zagrać. A w Kill Teamie jest podobnie, czy jest jakiś inny układ, jaką rolę spełnia kapitan? Wiesz co, no przede wszystkim będzie sterował matchingami. Parowaniami, tak? Tak, parowaniami, dokładnie. Poza tym będzie miał tą możliwość, właśnie ostatni decyzyjny głos, jeżeli chodzi o to, kto kim gra, jeżeli dojdzie do konfliktów i będą jakieś duplikaty frakcyjne. Reprezentuje w razie sporów team. Takie typowe, szeroko pojęte przywództwo. Mi się bardzo podoba opcja niegrającego kapitana z 40 na przykład. I oni doskonale wiedzą i mają rację, że to jest potrzebna instytucja, ale u nas to wynika... Bo macie grającego kapitana. Mamy grającego kapitana, to wynika po prostu też z wielkości systemu, tak? I że kapitan po prostu będzie musiał grać, jeżeli chcemy zająć jakieś te bardzo wysokie pozycje, na które myślę, że liczymy, mamy szansę jak najbardziej. Jasne. I nie chcemy zawieść, ale ta rola jak najbardziej jest. Chociaż fajnie jest właśnie, jak kapitan byłby niegrający, ale to myślę, że jeszcze nie na ten rok, tak? Okay. Traktujemy ten rok bardzo rozruchowo. Zabawne było, jak powiedziałem, że przyjdę do ciebie właśnie nagrać ten odcinek i powiedziałem, że między innymi właśnie będę do chłopaków z Robzona, że będę rozmawiał o WTC, to padło taki fajny komentarz, i co ty właściwie powiesz? Bo no tak. Jest dużo rzeczy, których jeszcze tak naprawdę nie wiemy, dlatego mówiłem, że między innymi stawiałem bardziej na to, że 2025 to będzie rok dla Kill Teama. Ponieważ w praktyce widać, jak wiele rzeczy jest robionych na kompletnie wariackich papierach. To jest naprawdę mało czasu, jak dla takiego molocha, którym stało się WTC, na zaadaptowanie całej nowej części. Tak?
Raz, że oni muszą cały czas edytować jakieś tam rzeczy pod systemy, które już mają, ale każdy nowy ten klocuszek, który chcą przytulić do tego większego obrazka, to jest jeszcze dodatkowe duże wyzwanie. No mają tam chłopaki robotę, nie? No mają. No dobra, czyli nie wiesz za dużo, co może być. Znaczy, będzie Into the Dark, będą obydwa tryby gry. Będą minimum jedna reprezentacja na państwo, może być więcej reprezentacji oczywiście, szczególnie w zaistniałej sytuacji, kiedy trzeba rozruszać system, ale z tego co wiem, to już jest dosyć dużo drużyn i bilety się kończą. Jest oprócz tego turniej singlowy, na który bilety się wyprzedały po prostu tak, już dawno ich nie ma. Standardowo nie może być duplikatu we frakcjach, tak, no jest właśnie kapitan i tak dalej, pięcioosobowe składy, generalnie dosyć sporo wiemy. Tak naprawdę jedyną ostatnią zagwozdką, na które rozwiązania jeszcze nie znamy po prostu, no to są rozstawienia terenów. Wiem, że Hiszpanie coś tam knują, w pewnym momencie to też trafi do nas, żebyśmy mogli to obejrzeć. Zobaczymy, co wymyślą. Jakąś rewizję, tak? Żeby nie było Atlanty, tak? Znaczy, wiesz co, jeżeli Hiszpanie się już za to zabierają, to ja wątpię, żeby była Atlanta, bo musieliby dostać nagłego udaru, żeby była Atlanta, a oni są dosyć przyzwyczajeni jednak do tego swojego słońca, więc wątpię, żeby się tak działo. Uodpornili się na udary. Ale i tak ja skomentowałem, że to jest na tyle ważne, że powinno więcej osób jak na to, które ma pojęcie, spojrzy, to może być lepiej. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie faktycznie funkcjonowało. Trochę dla nas wielka niewiadoma. Myślę, że w ciągu, nie wiem, kolejnych 2 miesięcy powinniśmy dużo informacji nowych uzyskać. Gdzie się to będzie odbywać? Wiemy? W Belgii. Standardowo przy 40 to będzie po prostu. Okej, przy tej będziemy, 40. Będziemy obok siebie po prostu grać. Tam jest nie tylko 40, chyba jeszcze Star Wars Legion jest na WTC i tak dalej, ale ja nawet nie pamiętam. Okej. W każdym razie to jest dokładnie ten sam termin, będziemy grać równolegle i po prostu turniej staje się większy, jeszcze bardziej się rozrasta, co jest fajne. O te kilkadziesiąt osób projektowane. Przewidywane jest ile? 100 osób? No myślę, że może dobić tam do jakichś tam 60-100, nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, nie mam wglądu do danych. Myślę, że 5 dych to jest absolutne minimum. No bo jak mastery mają być w Polsce na 40, no to... Tak. Znaczy no przede wszystkim każda reprezentacja ma 5 osób, tak? No to wystarczy 8 krajów tak naprawdę. No tak. W Polsce zrobimy 2 reprezentacje? Nie, ale z tego co... Wiesz co, jakiś czas temu już rozmawiałem z chłopakami, to że bilety na drużynówkę też się kończą. Okej. Więc myślę, że my mieliśmy takie właśnie... Moment zagwozdki w Atlancie, czy faktycznie ludzie się na tym zjawią w ogóle, ale WTC zadziałało momentalnie i wygląda na to, że będzie lepiej niż zakładaliśmy, tak? No, sądzę, że jest jakaś masa ludzi, którzy odeszła od 40 na przykład, bo zmęczyły ich zmiany i chcą coś innego. Wiesz co, Kill Team jest bardzo takim specyficznym systemem, bo tam tak naprawdę takich, przynajmniej z mojej obserwacji wynika, że dużo takich ludzi, którzy odeszli od 40, to nie ma wbrew pozorom. To jest inna trochę, inna grupa docelowa. No tak jak mówię, no taki planszówkowy trochę też, nie? Ludzie z planszówek mogą też przyjść, którzy chcą pograć sobie w turniejach, bo w większości planszówek nie ma turniej, nie? Jako takich. No. Znaczy, czy planszówkowe to nie do końca wiem. Chociaż wiesz, chodzi mi o ten format taki, tak jak mówiłem. Tak, ale jest bardzo dużo osób, które przychodzą z jakichś też innych systemów. Typu X-Wing, tak, Star Wars Legion, troszeczkę też osób przeszło, ale zamysł Kill Teama jest w ogóle, jest tak inny od zamysłu 40, przede wszystkim 40 jest grą strategiczną, a Kill Team jest grą taktyczną, nawet to ma strategicznie zapisane, że jest taka różnica, tak, czyli Kill Team ma być z założenia bliżej szachów, gdzie większość decyzji odbywa się na stole, a mniej jest siedzenia na klopie i budowania listy, tak, no. Tak, no i stąd też te zamknięte listy, tak? Ten format. Predefiniowane listy. Że... Bo to jest prościej balansować, tak? Masz białe i czarne i szare i tym się bawicie, koniec. GW też podchodzi do Kill Teama wprost po prostu, jako do swojego systemu kompetytywnego, tak? Ja wiem, że tam może teraz ktoś w komentarzach napisze, nie, bo to nieprawda, sobie zaufajcie mi, po prostu to wiem. Tak, nie 40, nie OS, tylko Kill Team po prostu i dlatego też jest zbudowany ten system w ten sposób, żeby dało się go balansować, co zresztą widać, że go da się dobrze zbalansować, tak? Bo to jest naturalna konsekwencja, jeżeli budujesz bardzo dużą ilość kombinacji, która zmierza do nieskończoności właściwie,
Bo jeden marynarz w tym oddziale może mieć plazmę, a potem może mieć plazmę kombi z czymś tam i tych oddziałów jest 40. A oprócz tego możesz dołożyć 14 innych ludków, wiesz, nagle z innego systemu i tak dalej, no to zbalansowanie tego też staje się prawie niemożliwe. A później zmieniamy wartość 1, a potem zmieniamy się wartość 1 i to się wszystko wywala, a gdy masz ograniczony zbiór tych synergii, do których może dojść pomiędzy poszczególnymi operatorami, bo w Kiltimie są operatorzy, tych sił specjalnych, no to tym się prościej zarządza. To jest, i skupia się tym, co robisz na stałe. Tak, to jest bardzo proste, wiesz, jeżeli masz zamknięte środowiska, one między sobą tak nie się nie przerzucają, te zasady są dużo bardziej takie ustrukturyzowane, no to siłą rzeczy to się dużo prościej balansuje, po prostu tak jest, to jest czysta matma, tak musi być, jasne. Tak? I tyle, dlatego ten system ma też taką budowę i też przyciąga takich ludzi, tak? Którzy przychodzą i chcą po prostu pograć fajny turniej w grę, która ma fajne zasady i nie muszą kombinować, robić na to nakładek kompetytywnych i tak dalej, tylko to po prostu działa z pudełka. Tak? Polhamera nie muszą robić. No, na przykład Polhamera, tak? Co, ja absolutnie nie mówię, że Kill Team jest idealny, bo tam też jest masa stworków, potworków, wiele rzeczy do poprawienia, zawsze mogłoby być lepiej, żeby nie było tutaj, i uwierzcie mi, że jestem typowym Polakiem, jeżeli chodzi o feedbackowanie GW, jeżeli chodzi szczególnie o niektóre babole związane z Kill Teamem, czasem wręcz dziecięce, ale też mam więcej zrozumienia, bo wiem, jak to wygląda. Development gry wcale nie jest tak prosty, jak wielu olśnionych mistrzów piwnicy twierdzi. To jest bardzo skomplikowana rzecz. Jest masa zmiennych. Myślę, że jest na najlepszej drodze Kill Team, szczególnie, że znam ileś tam, wiesz. No nie ma systemów idealnych, ale... Nie ma. Zawsze muszą być problemy, nie? Mogą się zbierać. No dobra. Czy coś jeszcze chcemy dodać na podsumowanie? Czy coś chcesz jeszcze dorzucić? Znaczy, mogę dodać tylko tyle, że właśnie jeżeli słucha ktoś, kto by się bardzo chciał dostać do kadry, no to z racji, że jesteśmy jeszcze przed drugim masterem dopiero, który się odbędzie w Poznaniu. Szukać swoich lig lokalnych. To jeszcze ma czas na pokazanie swoich umiejętności. Żeby się spiąć. Jest paru takich graczy, którzy w międzyczasie przestali trochę grać, bo się nie spełniły ich dziwne ambicje, które sobie wymyślili. No to może czas je odkopać. Może tym razem się spełnią. Tak? Może. Ligi lokalne, brać udział w turniejach lokalnych. I jeździć nie bać się. Jeździć nie bać się, bo jak słyszycie, nie będzie gwałtów na niewiniątkach, tylko... Nie, znaczy czasem mogą być, ale takie, wiesz, potem będzie po klepaniu po plecach. Nie płacz. No, także tak. To co, następnym razem na wywiadzie omawiamy po WTC i opiszesz, co tam było? Bo no, rozumiem, że jedziesz na WTC, tak? Czy... Nie wiadomo. A nie wiesz jeszcze? Nie wiadomo. Czyli wszystko jest, nie jest nic ustalone, tak, wszystko po lidze, tak? Nie, no była taka opcja, była taka teoria w pewnym momencie, kiedy dogrywaliśmy te formalności, że ja i Jemik z racji na dobre reprezentowanie kraju możemy dostać te bilety... Z automatu. Z automatu, ale się zrzekliśmy. Znaczy nie wiem, co zrobił Jemik, bo podjąłem decyzję za niego. Ale co by chciał zrobić? Co by chciał zrobić, ale ja bym mu podpowiedział w razie czego, jakie jest poprawne zachowanie. Zresztą myślę, że on by się tak zachował. Stwierdziliśmy, że albo zasłużymy, albo nie zasłużymy. Tak? Jeżeli nie zasłużymy, żeby reprezentować kraj, to trudno. To nasza strata, ale nie chcemy niczego z automatu, nie chcemy niczego z nadania. Tak? Więc to nie jest powiedziane, że ja tam będę. No dobrze, to w takim razie spotkamy się później i porozmawiamy sobie jeszcze o tym, jak to było. Czy pojedziesz, czy nie pojedziesz, to zobaczymy. Na pewno będziesz miał z pierwszej ręki lub z drugiej ręki właściwie będziesz mógł nam coś opowiedzieć o tym. To na pewno. Co i jak. No i tak, reprezentacja Kill Teamowa też będzie sponsorowana przez Hegemona? Już jest to klepnięte, Hegemon jest naszym sponsorem. I rozumiem, że Hegemon też jedzie, Hegemon jadą. Oczywiście, nie uwolniłem się od nich, choćbyśmy chcieli, tak? Nie da się od nich uwolnić. Pawełek tam zawsze wyrośnie zza pleców. Wyskoczy. Ale to dobrze, my się lubimy bardzo i z Pawełkiem, i z Marcelem. Pozdrawiamy Hegemony. Tak. Pozdrawiamy. No dobrze, Mateuszu, to chyba wszystko, nie? Na ten moment. Chyba tak. Dziękuję Ci bardzo za ten czas, który tutaj spędziłeś. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnych wywiadów i materiałów Kill Teamowych. Dzięki, cześć.